Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Zetrik, a przed wami kolejna porcja nowości ze świata MMORPG, tym razem na dzień 31 maja 2019 roku. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam na seans. Ostatnimi czasy cicho było na temat aktualizacji do Anthem. BioWare ukradkiem wprowadziło patcha 1.2.0, który może nie wprowadza ogromnej zawartości, ale jest wprowadzeniem do czegoś większego. W tym wszystkim community manager gry Jess Anderson informuje, że czasami na niektóre rzeczy trzeba poczekać. Czy będzie warto? Nie mnie oceniać. Na ten moment otrzymaliśmy szereg ulepszeń dotyczących kompasu oraz mapy Free Play Mode. Pojawiły się również 3 Emerald Abyss Legendary Missions oraz informacje o fabule na ekranach ładowania. Dostaliśmy również nowy interfejs, który pozwoli komunikować się z innymi graczami niewerbalnie, czyli za pomocą emotek. Poprawiono również szereg umiejętności javelinów. Nowości nie ma aż tak dużo, ale lista naprawionych błędów robi wrażenie. Warto jednak zwrócić uwagę nie na to, co aktualizacja wprowadza, ale co zapowiada. Wiemy, że Anthem wkrótce otrzyma dawno zapowiedziany kataklizm, czyli czasowo ograniczone wydarzenie, które ma przeprowadzić grę z aktu pierwszego do aktu drugiego. BioWare zdecydowało, że wydarzenie nie będzie niespodzianką, która przytrafi się graczom. Zamiast tego kataklizm pojawi się na serwerach testowych. Z jednej strony deweloperzy unikną w ten sposób przykrych niespodzianek, a z drugiej gracze nie będą zaskoczeni nowościami i przygotują się na wszystkie przeciwności losu. Wiemy, że Ankama postanowiła przeportować Dofusa na silnik Unity. To bardzo ważna informacja, bowiem do tej pory Dofus opierał się na technologii Flash. Ta zakończyła swój rozwój i nie będzie dalej wspierana. Z tego powodu, jeśli Dofus miałby się rozwijać, musiałby zostać przeniesiony. Ankama zdecydowała, że Unity będzie nowym domem dla ich gry. Podobno prace nad portem trwają już od dłuższego czasu i nie są robione na ostatnią chwilę. Rezultaty przenosin mamy w wersji testowej zobaczyć pod koniec 2020 roku, a nowego Dofusa dostać mamy na początku 2021. Deweloperzy potwierdzili, że przenosiny na Unity pozwolą rozwinąć Dofusa jak nigdy dotąd. Wraz z portem mamy otrzymać sporą aktualizację grafiki. Nie wiadomo tylko, czy nadal będzie to Dofus 2, czy już Dofus 3. Liczy się jednak to, że Dofus będzie dalej rozwijany. Warto tutaj zauważyć, że deweloperzy nie zdecydowali się na technologię Java, której używa Wakfu, a Unity. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że użycie tego silnika będzie miało zauważalnie pozytywny wpływ na grę. Czego jak czego, ale po firmie Frozenbyte nie spodziewaliśmy się zamiłowania do Massively Multiplayer Online. Ta firma, jakby ktoś nie wiedział, odpowiada za Trine, serię popularnych i bardzo szanowanych logicznych platformówek. Przyznacie, że to trochę daleko od naszego gatunku. Zobaczymy, czy sobie poradzą. Starbase będzie kosmicznym, wokselowym MMO z rozgrywką skoncentrowaną na budowaniu statków i stacji kosmicznych, eksploracji, wydobywaniu surowców, handlowaniu, rzemiośle, no i przede wszystkim walce. Producenci obiecują zniszczalne środowisko i jeden wielki megaserwer dla wszystkich. Brzmi trochę jak EVE Online, co w tym przypadku jest akurat wielkim plusem. Premiera gry pod koniec roku. Zaczniemy od Early Access na Steamie. J. Allen Brack postanowił uspokoić wszystkich graczy, którzy uważają, że po premierze Diablo Immortal Blizzard zacznie nagle tworzyć mobilne tytuły na masową skalę. Nic takiego się nie stanie. Szef zamieci przyznał w wywiadzie dla Game Informera, że pecety wciąż są dla nich najważniejszą platformą. Zadowoleni? Powinniście, aczkolwiek Blizzard nie ukrywa, że pozostałe platformy też mają swoje miejsce i w mniejszym lub większym stopniu będą obecne w przyszłości firmy. Najważniejsze jednak, żeby Blizz nie poszedł drogą NCSoft lub Nexona, które kompletnie olały pecetowy rynek, skupiając się teraz tylko i wyłącznie na mobilniakach. Dziś premiera największego dodatku w dotychczasowej historii Maple Story 2. Awakening wbrew swojej nazwie nie wprowadza popularnego systemu Awakening z przebudzonymi klasami. Wprowadza jednak inne, duże nowości, które na pewno sprawią wam wiele przyjemności. Nową klasę, Strikera, 6 nowych Hard Adventure Dungeonów, 4 zwykłe dungeony, 3 nowe House Ride'y, 7 nowych setów, dziesiątki nowych przedmiotów, Pet Evolution System, powiększony maksymalny poziom, 73 nowe questy, odświeżoną Maple Arenę, 3 nowe mapy, nowy ekran logowania i nowe ekrany ładowania, ogólne usprawnienia do rozgrywki.
MapleStory 2 okazał się najlepszym MMORPG-iem 2018 roku, więc o jego grywalności nie trzeba się martwić. Na pewno jest większa niż w przypadku standardowych gier free-to-play. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jak zawsze, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, łapka w górę, komentarz na dole i subskrypcja kanału z dzwonkiem są mile widziane. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.